Po 2 tygodniach spędzonych w dalekiej Hiszpanii, piłkarze Piasta Gliwice wrócili w poniedziałek do Gliwic. Zdaniem trenera Marcina Brosza, zgrupowanie na Półwyspie Iberyjskim było bardzo owocne. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy tam być, po pierwsze. Po drugie, że wszyscy zawodnicy są zdrowi, tak, wyjeżdżaliśmy, tak, wróciliśmy. Z niecierpliwością czekamy już na mecz inauguracyjny w Szczecinie. Rozegraliśmy cztery mecze sparingowe, które dały nam odpowiedź na parę rzeczy. Tutaj w kraju, no przy tej aurze, która była przez te ostatnie tygodnie, byłoby to ciężko. W oglądanym ostatnim sparingu Piast zmierzył się z ukraińskim Dniepropietrowsk. Mecz wygrany przez Ukraińców 1-0 po golu z rzutu karnego był bardzo zacięty, ale rozgrywany w sportowej atmosferze. Najlepszy sparing, który mieliśmy w czasie zgrupowania w Hiszpanii. Nie wyszedł pierwszym składem, ostatni chciał się pokazać, bo zaraz po sparingu wylatywali do ojczyzny. Od początku, jak pan powiedział, gra była bardzo agresywna, no ale taka będzie też w pierwszej lidze, więc to prawie nam nie przeszkadzało. Jak możemy obejrzeć w materiale zamieszczonym na stronie ukraińskiego klubu, dopiero w końcówce bezpardonowo zaatakowanemu przez rywala Janowi Burjanowi puściły nerwy, co skończyło się przepychankami na boisku. Ta sytuacja miała początek już wcześniej, czego strona Dniepra nie pokazało. Nie było natomiast ani ze strony Ukraińców, ani nas jakiejś brutalności, złośliwości. Natomiast sytuacja się taka wytworzyła. Myśmy dążyli do wyrównania. Zespół Dniepru chciał utrzymać korzystny wynik, więc nie sugerowałbym się tej sytuacji. Natomiast cały sparing, tak jak powiedziałem, był bardzo ciekawy. Obfitował w dużo sytuacji z naszej strony. No to jednak zespół z Ukrainy wykorzystał rzut karny i dlatego wygrał. Ale tak jak mówię, no bardzo ciekawy dla nas mecz. Wielu obserwatorów ostatnich zmagań Piasta podkreśla, że najjaśniejszym punktem drużyny jest obecnie hiszpański defensywny pomocnik Alvaro Jurado, który dołączył do Piasta przed wylotem na zgrupowanie w Alicante. Jego umiejętności dostrzegli także trenerzy, co wkrótce zaowocuje podpisaniem z Hiszpanem umowy. Później Alvaro czeka jednak ciężka praca. Hiszpan musi bowiem nadrobić zaległości treningowe. Z tej trójki tych naszych chłopców, których ściągnęliśmy z Półwyspu Iberyjskiego, jest to ten zawodnik o największych umiejętnościach. Zresztą pobyt w Hiszpanii też nam pokazał, że jest to zawodnik bardzo rozpoznawalny, bo będąc parę sezonów w Salamance i będąc tam kapitanem, to nie jest przypadek. I naszym problemem, zdajemy sobie też z tego sprawę, że my musimy zrobić wszystko, żeby Alvaro wrócił jak najszybciej motorycznie do swojej sprawności sprzed 2-3 lat i staramy się robić, i to jest jak gdyby klucz do sukcesu. Jesteśmy natomiast przekonani, że jesteśmy go w stanie i tlenowo, i motorycznie dźwignąć o te 15-20%, które by nam w zupełności wystarczało i satysfakcjonowało. Pozyskani w ostatnim czasie Hiszpanie Alvaro Jurado oraz Fernando Cuerda w założeniu mają dać Piastowi większą pewność w grze obronnej. Straciliśmy niecałe 30 bramek, więc to jest na pewno element, który nam od paru, nawet nie tygodni, tylko miesięcy spędza sens powiek, bo zdajemy też sobie sprawę, że nie osiągniemy zbyt dużo, tracąc tak wiele bramek, więc na tym szczególnie pracujemy. Tu też jak gdyby na tych pozycjach newralgicznych dla linii defensywnej są te wzmocnienia. Tam szukamy też piłkarzy, więc nie tylko poprzez zmiany, korekty zawodników, ale również poprzez jakieś ustawienie, jakieś stałe fragmenty gry szukamy tutaj czegoś nowego. Czy taką nową jakość uda się drużynie wypracować? Przekonamy się już 17 marca w Szczecinie.